Jeżeli minister rządu konstytucyjny odpowiadający za zdrowie mówi, restrykcje nie działają i rozkłada ręce, to może powinien przestać być ministrem. A może nie działają te restrykcje, panie prezesie? Jak nie działają? Na całym świecie działają. Austria wprowadza pełny lockdown, o który tu nie postulujemy. My tutaj przecież postulujemy o to, żeby przedsiębiorcy, usługodawcy w oświacie, dyrektorzy placówek mogli sprawdzać paszporty covidowe. To jest aż tak strasznie trudne do zrobienia. Ale czy to, co się dzieje w tej chwili w Austrii? Teleewangelista, katolik publicysta, celebryta, showman, czy może polityk? Odkąd w 2019 roku ogłosił on swoją kandydaturę na prezydenta, zrobiło się o nim bardzo głośno poza światem showbiznesu. Jedni uważali to za nieśmieszny żart, inni byli zaintrygowani potencjalnym pojawieniem się wreszcie nowej twarzy w tej skostniałej polskiej polityce, gdzie miał być powiewem świeżości. Początkowo prezentował się podczas swojej kampanii wręcz nienagannie. Perfekcyjnie zaplanowany każdy ruch, wszystko szło jak z płatka. Mógł liczyć na poparcie TVN-u i ludzi, którzy wierzyli w jego dobre chęci i potrzebę wniesienia zmiany. Był to bowiem odpowiedni czas, by w polityce pojawił się ktoś nowy. Ktoś, kto stanie pomiędzy opozycyjnymi, walczącymi jedynie ze sobą partiami, na które wielu Polaków swoich głosów nie chciało już więcej oddawać. Przypuszczalnie dostał on jeszcze większe poparcie niż miał prawo tego oczekiwać. Biorąc pod uwagę jego wykształcenie i brak praktycznego doświadczenia w polityce, dostał on ogromny kredyt zaufania od Polaków. Osiągnął wiele i o ile nie dało mu to zwycięstwa w wyborach, to umożliwiło pozostanie w polityce. Jak już wiemy, przyszłe przejęcie stanowiska marszałka Sejmu. Jednak stał się on częścią tego systemu i zamiast być tak zwaną trzecią drogą, wprost poparł Trzaskowskiego, a następnie dołączył do ugrupowania Donalda Tuska. Więc co spowodowało, że człowiek, w którym tak wielu obywateli pokładało swoje wielkie nadzieje, sam zatracił się w swoich przekonaniach? Co miało okazać się punktem zwrotnym dla jego kariery i co spowodowało, że całkowicie zapomniał o tym, do czego dążył, i oddał się w ręce zwyczajnej, brudnej gry politycznej, w którą od dekad gra z nami rząd, wraz z opozycją. A może jest wręcz przeciwnie i od samego początku planował do tego dołączyć. A jak do swojej żony najczęściej mówi? Myszko! U nas, jak widzicie, nigdy nie jest nudno. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. Ale skoro już zaczęliśmy mówić o Donaldzie Tusku, mam dla was jeszcze fajną informację, ponieważ zrobiliśmy i o tym człowieku specjalny materiał, do którego teraz serdecznie was zapraszam, a mianowicie chodzi o mroczną, bądź przynajmniej tak przedstawianą przeszłość jego rodziny. Jeśli jesteście zainteresowani tym, jak to się stało, że jego dziadek służył Niemcom w czasie wojny, zapraszam serdecznie. Link do tego filmu macie oczywiście w opisie. Zacznijmy od początku. Szymon urodził się 3 września 1976 roku w Białymstoku. Przyznał się jakiś czas temu, że nie był pierwszym dzieckiem swoich rodziców. Przed pojawieniem się małego Szymona w życiu jego rodziców miał narodzić się jego starszy brat, który niestety zmarł, będąc jeszcze niemowlęciem, pozostawiając matkę i ojca w żałobie. Mogło być to powodem, dla którego dzieciństwo chłopca, jak sam mówił, było pełne miłości i raczej szczęśliwe. Miał być ich oczkiem w głowie i według jego słów byli oni raczej nadopiekuńczymi rodzicami. Prawdopodobnie strata pierwszego dziecka była dla nich poważnym bodźcem i argumentem, by kolejnemu zapewnić jak najszczęśliwsze życie. Mogłoby to wpłynąć w przyszłości na pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ze strony dziadków ma on korzenie rosyjskie i litewskie. Osiedlili się oni w Polsce po wojnie. Szymon był wychowywany w głębokiej wierze, która nie opuściła go do dnia dzisiejszego. Co dziś może szczególnie dziwić, wiele swoich przekonań politycznych również opiera na religii. Aborcja zawsze i pod każdym względem jest złem. Natomiast, czy powinna, panie Wojciechu, być zakazana prawnie? Oczywiście zawsze. Marzę o tym, żeby była zakazana. Osobiście nie popiera on chociażby aborcji. Jego partia Polska 2050 popiera jednak finansowanie zabiegów leczenia niepłodności oraz antykoncepcję hormonalną i ratunkową. Jednak aborcja sama w sobie była przez długi czas pomijanym elementem jego kampanii wyborczej.
i nie bez powodu. Dołączył bowiem do obozu lewicowego, który zmian liberalizacyjnych się domagał, a sam jest zdecydowanym przeciwnikiem aborcji, którą uważa za ciężki grzech, aż pojawiło się rozwiązanie, które mogło zadowolić i jego publikę. Aborcja jest tym tematem, który rzeczywiście jest taki najważniejszy. 6 punktów jest to nie jest dużo ważne. Wśród nich aborcji. Jest bardzo ważne, dlatego że to w Polakach wciąż pracuje. My to widzimy w każdym badaniu, które robimy. Jest potężna niezgoda Polaków na to, co zrobił Kaczyński w 20 roku przez ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który odrzuca 70, nawet więcej w badaniach to widać, procent Polek i Polaków. 70% Polek i Polaków, widzieliśmy to choćby w ostatnich badaniach, które robiliśmy, chce zmiany tego status quo. Jak to można zrobić? Skutecznie? Tylko i wyłącznie przez referendum. Hołownia oświadczył, że decyzja ta powinna być poparta referendum, w którym można by rzetelnie rozstrzygnąć spór pomiędzy rządem a Polakami, usłyszeć ich zdanie i na jego podstawie stawiać kolejne kroki w temacie prawa aborcyjnego. Jeśli jesteś przywódcą, jeśli powierzono ci odpowiedzialność za wspólnotę, twoim obowiązkiem, a nie dowolnie stosowanym prawem, jest ucieranie z nią rozwiązań, bo dotyczą wszystkich. Bo Polska to nie moja diecezja czy moja parafia. Obowiązująca od 1993 roku ustawa nie nakazywała aborcji. Ona jej zakazywała, dopuszczając wyjątek tylko w 3 skrajnie dramatycznych wypadkach. Chętnie będę dyskutował z lekarzami, psychologami, etykami, a przede wszystkim z kobietami. Miało to udowodnić, że jako przedstawiciel polityczny będzie on przedkładał zdanie Polaków nad swoje własne przekonania. Ciężko zaprzeczyć, że jest to sprytne rozwiązanie, by załagodzić jego prywatne przekonania z kolidującymi wartościami oceny publicznej. Tym samym ruchem spróbował upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Społeczności proaborcyjnej pokazał się jako publiczny zwolennik, a tej antyaborcyjnej jako zwolennik prywatny i dąży do tego, by powierzyć tę misję samym Polakom. W pewnym sensie można powiedzieć, że stał się w tym przekonaniu przez to nijaki, jednak uniknął problemu braku poparcia lewicy i jak widać przyniosło to rezultaty w wyborach. My wszyscy znajdujemy się w sytuacji bez wyboru, wszyscy znajdujemy się w sytuacji, która uzasadnia przyjęcie każdej dostępnej szczepionki, bo to jest kwestia jakby szacunku dla piątego przykazania, to jest kwestia szacunku dla siebie, ale też i dla ludzi, których dzięki temu mogę oszczędzić. Podczas trwania pandemii powstało wiele wątpliwości co do poglądów, które na pewne tematy jak szczepionka czy lockdown przedstawiał Hołownia. Zmuszanie obywateli do przyjmowania nieprzebadanej w długofalowych skutkach szczepionki jest co najmniej wątpliwe moralnie, etycznie i prawnie, bowiem domagał się on ograniczania swobód obywatelskich Polakom, a tu bez znaczenia powinna pozostawać kwestia tego, czy wierzymy w skuteczność, czy też nie. Liczą się fakty i dane, których na tamten moment brakowało, a do dziś odkrywamy coraz to kolejne działania niepożądane preparatów. Popierał on również możliwość dostępu do danych wrażliwych dla pracodawcy o zaszczepieniu pracownika. Nawet więcej, dostęp do tych danych przez przypadkowego kelnera w restauracji. Koliduje to z podstawowym prawem konstytucyjnym do zachowania prywatności co do stanu zdrowia, nad którą to konstytucją tak płakał sam zainteresowany, marząc, że kiedyś będzie ona wreszcie respektowana przez rząd. Podobnie w temacie maseczek, a prawdziwym epicentrum hipokryzji miał stać się temat lockdownu. Chcemy być koalicją wolności, jestem pewien, domagamy się po partnersku, bez hegemonów, bez podbojów, z szacunkiem dla naszych różnych tożsamości. Czy to jest ten moment, abyśmy 16 października obudzili się? Nie tak jak te poprzednie 6 razy, z zastanawianiem się, co poszło nie tak, ale z poczuciem ulgi, że sprawy polskie są we właściwych rękach. Po 30 latach wolności, abyśmy skorzystali z niej w pełni i wzięli odpowiedzialność za swój kraj. Ten sam człowiek, który mówił o wolności jako o podstawowym prawie człowieka, jednak był za całkowitym wprowadzeniem lockdownu. Przekonaliśmy się przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, że restrykcje nie działają. A jeżeli minister rządu konstytucyjny, odpowiadający za zdrowie, mówi, restrykcje nie działają i rozkłada ręce, to może powinien przestać być ministrem. A może nie działają te restrykcje, panie... Jak nie działają? Dzisiaj możemy również zauważyć, że Polska 2050 wchodzi na pewną ścieżkę współpracy z Konfederacją, która była całkowicie przeciwna podobnym restrykcjom.
Czemu więc Hołownia okazuje wsparcie dla partii o zupełnie innych przekonaniach? Obecnie na wicemarszałka Sejmu, tuż pod stanowiskiem obejmowanym przez Hołownię, powołany został nie kto inny jak Krzysztof Bosak, z którego partią tak bardzo się ponoć reszta opozycji nie zgadzała. I można to oczywiście tłumaczyć na wiele sposobów, że każda partia powinna mieć reprezentanta, że tak nakazuje kultura czy polityczna tradycja. Jednak fakty pozostają faktami, jak bardzo by nie mydlono nam oczu. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie dostał poparcia opozycji, a Bosak, do którego mieli znacznie więcej zastrzeżeń, już tak. Jak już mówiłem wcześniej, Hołownia miał być powiewem świeżości, osobą, która wejdzie do polityki z własnymi poglądami, kimś, kto będzie słuchać głosu ludzi i na kim będzie można polegać. Ciekawe więc, co z tej współpracy miał wyciągnąć Władysław Kosiniak-Kamysz, który jak na razie po zwycięstwie KO, w przeciwieństwie do przedstawicieli dwóch pozostałych partii, nie dostał żadnej posady, poza nieoficjalną obietnicą zostania wicepremierem. Być może jest to kwestia czasu, a i on będzie miał jakieś korzyści z tej współpracy, a nagranie pokazane w telewizji publicznej to zwyczajna nadinterpretacja bądź niekorzystne ujęcie. W ostatnim czasie pojawia się jednak coraz więcej sprzeczności towarzyszących jego osobie i zaprzeczeń co do niego samego. Słuchajcie, ja nie wiem, kto się z kim umawia i kto z kim rozmawia. Ja wiem jedno, na trzeciej drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka i nie będzie Agrouni, kropka. Nie będzie. Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu, nas nie będzie tam. I Szymon Hołownia jest jeszcze gorszy od tych, od których teraz chce przejmować pałeczkę, czyli od Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, bo on w tej sztafecie gra właśnie teraz drugą czy kolejną zmianę. Jest gorszy, wiecie dlaczego? Bo się uważa się za kogoś dużo lepszego od nas, ode mnie, od ciebie, od każdego z nas, bo on wszędzie był, wszystko widział i wie najlepiej, jest najładniejszy, i on może więcej, może mówić, który Polak ma umierać, a który ma żyć. Któremu należy pomagać, a któremu nie należy pomagać. To jest bydle, nie człowiek. I to jest pies, a nie polityk. Tak, dokładnie. Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Michał Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu nas nie będzie tam. Powiedział w lutym tego roku. Okazało się jednak, że korzyści z posiadania Kołodziejczaka po swojej stronie przeważają nad prywatną opinią na jego temat. Ma on duże poparcie wśród polskich rolników, co mogło zagwarantować koalicji kilka dodatkowych głosów. Boję się, że będzie następnym Kukizem albo Mejzą i pójdzie do PiSu. Wie pan, kto to mówił? Wie pan. Ja tylko dodam, Szymon Hołownia, bo nasi widzowie mogą nie pamiętać, no za moment z tym samym Szymonem Hołownią, no będziecie jednak tworzyć ten wspólny rząd. Poda mu pan rękę, powie pan, Szymon, nic się nie stało, idźmy dalej. Ja gdybym miał takie rzeczy, się pamiętać takie sprawy, to naprawdę trzeba być jakimś małostkowym i tak naprawdę ja nie chcę się do tego odnosić, pogłębiać jakichś konfliktów, które były, czy w ogóle ich budować, bo ja nawet nie uważam, by one były. Ja rozumiem, w kampanii wyborczej to tam można mówić różne rzeczy na swoich konkurentów politycznych, a tak byłem odbierany przez Szymona Hołownię. A co w kwestii zamieniania tradycyjnej metody płatności na nowoczesną, wygodną dla państwa, lokowaną na wirtualnych kontach? Po oburzeniu, które jego oświadczenie wywołało w sieci, jego narracja nagle się zmieniła, jak niedługo wcześniej stwierdził, że jak najszybciej trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, ale najpierw euro. Tak teraz mówi coś zupełnie innego. Czy jestem za likwidacją gotówki? Oczywiście, że nie. Ja wolę płacić tak. I większość z was pewnie też. 80% osób do 39 roku życia regularnie płaci bezgotówkowo. Kartą, telefonem czy zegarkiem. Ale każdy ma wolność wyboru. Gotówka jest ważna. Pozwala zachować prywatność. No i są też tacy, którzy nie lubią wynalazków i wolą trzymać pieniądze w skarpecie. I dopóki tych pieniędzy nie piorą, to też jest ok. No ale dobrze, przyjmijmy, że są po prostu rzeczy, z którymi każdy człowiek ma prawo się nie zgadzać. Wiemy też już, że Hołownia wierzy w głos ludu i być może tym razem również zmienił swój postulat ze względu na reakcję jego odbiorców. Jednak pojawia się kolejny mankament.
zapewniam, że póki ja żyję, nie skończymy w Koalicji Obywatelskiej, ani nie zostaniemy wchłonięci przez Platformę, powiedział Szymon Hołownia w radiowej Trójce. Jego wyborcy jednak masowo głosowali na Trzaskowskiego. Z czego to wynikało? Otóż Hołownia sam zadeklarował oddanie na niego głosu i było to oczywistym przeciwwskazaniem do głosowania na Dudę. I tak też zachowali się jego wyborcy. Przekazał w ten prosty sposób swoje głosy Rafałowi Trzaskowskiemu już kilka lat temu, a dalej w niejasny sposób przedstawiany jest jako kandydat niezależny. Hołownia wystartował ze swoją kampanią w bardzo spektakularny sposób. Zrobiło się o nim nagle głośno. Nie wynikało to jednak wprost z jego kariery jako prowadzącego popularnego show, ale w tym przypadku raczej ze skutecznej reklamy w mediach oraz umiejętności interpersonalnych nabytych wcześniej w pracy jako showman. Zdolność składnego wypowiadania się mocno przyczyniła się do sukcesu. Był postacią, która dla ogółu w polityce pojawiła się znikąd, podobnie jak Palikot czy Kukiz. Jednak udało mu się utrzymać i dużo lepiej wtopić w politykę. W końcu utrzymuje się w niej już od około 4 lat i w przeciwieństwie do dwóch pozostałych panów, dalej odnosi sukcesy podczas wyborów. Zagwarantowało mu to wysoką posadę. Być może w okolicznościach, w jakich obecnie znajduje się polska polityka, pewne działania, które podjął Hołownia, by utrzymać się w tej grze, były konieczne, by faktycznie wprowadzić pewne zmiany w kraju zdominowanym przez dwie partie. Jednak wracając do jego świeżości, czy to naprawdę polityk znikąd, bezpartyjny i oddolny? Czy może postać wykreowana wprost przez telewizję TVN? Bo kim politycznie bez tej stacji byłby dziś Hołownia? I tu pojawia się najważniejsze pytanie. Czy partią Szymona Hołowni nie jest tak naprawdę właśnie ta telewizja? Trzymajcie się ciepło.